Gdy w Stanach Zjednoczonych rozpoczynał się wielki kryzys lat 30., przez 16 miesięcy spadały ceny. Mieliśmy do czynienia z deflacją, czyli dochody realne nawet rosły. Jaki scenariusz mamy przed sobą? Coś będzie się działo z inflacją? O tym będę rozmawiał z panem doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Zbyszku, witam państwa. Jakie są twoje prognozy dotyczące inflacji? W chwili obecnej w Polsce obserwujemy dość wysoką inflację, natomiast w kolejnych miesiącach to się zmieni. Inflacja w mojej ocenie już w tym roku zauważalnie spadnie w okolice 2,5%. Znaczy w pierwszych miesiącach ten spadek będzie wolniejszy, ale w drugiej połowie roku będzie to w okolice 2,5%. W przyszłym roku w poszczególnych miesiącach ta inflacja może być nawet poniżej 2%. Z czego to wynika? No wynika to w ogromnym stopniu ze spadku cen paliw. O ile oczywiście ceny paliw na stacjach spadają wolniej niż ceny ropy naftowej na światowych rynkach, to jednak spadek cen ropy jest tak ogromny, że on się w pewnym stopniu przekłada, już to widać, na ceny paliw i w związku z tym przełoży się na inflację. To jest jeden bardzo istotny czynnik. Druga kwestia to jest dość istotny spadek popytu konsumpcyjnego, który w ogromnej większości branż pozbawi producentów i dystrybutorów, można powiedzieć, takiej mocy cenotwórczej, tak to się mówi, czyli możliwości podnoszenia cen. Po prostu jeśli popyt jest słaby, no to wtedy sprzedający nie jest w stanie podnosić ceny produktu, a często musi stosować różnego rodzaju obniżki, zachęty do tego, żeby w ogóle ten popyt wrócił. Myślę, że to będzie obserwowane w kolejnych miesiącach. Naturalnie są produkty, które w tych okolicznościach, które mamy, mocno drożeją, ale jednak jest to, one są w mniejszości i szczególnie za kilka miesięcy, kiedy już zarówno dochody, jak i pewność siebie konsumentów spadną, co jest niestety nieuniknione, no to jakby ta presja popytowa, cenowa znacznie spadnie. W związku z tym ta inflacja będzie niższa. Czy przygotowując różne scenariusze bierzesz też pod uwagę taki, że będziemy mieli do czynienia z deflacją? Deflacja na ten moment wydaje się mało prawdopodobna. Musielibyśmy obserwować długotrwałą taką depresję gospodarczą. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jednak na chwilę obecną zakłada się, że ta recesja będzie głęboka, ale ona nie będzie bardzo długa. Nie będzie długa na tyle, żeby wywołać taki właśnie problem błędnego koła, gdzie pewność siebie, wydatki konsumentów spadają, firmy ograniczają aktywność, prowadząc do jeszcze dalszego spadku dochodów i pewności siebie konsumentów i tak dalej, i tak dalej. Takie procesy wywołują na dłuższą metę deflację. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Te zakłócenia oczywiście będą, ale tak jak one są teraz, w taki sposób powiedziałbym szokowy, tak, jest szansa na to, że później ta gospodarka jednak trochę stanie na nogi, więc na ten moment obecny deflacji nie przewiduje. Oczywiście jest szereg czynników, które wpływają na inflację. Mówi się też o zagrożeniu suszą w tym roku i ona może sprawić, że ta inflacja mogłaby się okazać w tym roku wyższa niż obecnie prognozuje, ale z kolei w przyszłym roku niższa. No i wtedy być może w skrajnym scenariuszu, jeśli w tym roku ceny mocno by wzrosły ze względu na czynniki pogodowe, no to w przyszłym roku przy słabym popycie konsumpcyjnym i jeśli ceny paliw pozostaną niskie, no to to mogłyby być miesiące z rocznego spadku cen, ale na ten moment wydaje mi się, że jest to scenariusz dość odległy. O tym, jaka będzie inflacja w najbliższych miesiącach, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.